Zacznijmy od takiej projekcji bardzo krótkiego filmu autorstwa profesora Anny Brożek, który jest poświęcony postaci Kazimierza Twardowskiego, od którego to imienia mamy naszą nagrodę. Zaraz po prezentacji oczywiście przejdziemy do prezentacji książek finalistów. Oczywiście finalistami są też ich autorzy, ale będziemy poprosimy trzy osoby o przedstawienie każdą z książek, które doszły do finału naszego konkursu. Jest sześć powodów, dla których Kazimierz Twardowski jest idealnym patronem konkursu na najlepszą polską książkę filozoficzną. Powód pierwszy. Kazimierz Twardowski jest słusznie uważany za ojca współczesnej filozofii polskiej. Przez 35 lat nauczania we Lwowie wychował w duchu jasności i antyirracjonalizmu setki wybitnych filozofów. Objęli oni później, już w wolnej Polsce, katedry filozofii, logiki, psychologii, pedagogiki w wielu polskich ośrodkach filozoficznych i wnieśli ważny wkład do rozwoju polskiej nauki. Jednym z najważniejszych ośrodków szkoły Twardowskiego obok Lwowa stała się Warszawa. To właśnie dlatego w Warszawie, w Bibliotece Uniwersyteckiej, mamy piękny pomnik Kazimierza Twardowskiego, kolumnadę filozofów, na którym Twardowski występuje obok swoich uczniów, bezpośrednich, wybitnych logików Jana Łukasiewicza i Stanisława Leśniewskiego, a także przedstawiciela kolejnego pokolenia szkoły Alfreda Tarskiego. Powód drugi. Kazimierza Twardowskiego do filozofii przyciągnęły właśnie książki. W dziennikach młodzieńczych pochodzących z czasów nauki w wiedeńskim Terezjanum pochodzą jego wspomnienia o pierwszych lekturach filozoficznych. Były to Rozmyślania Marka Aureliusza i książka Kraft und Stoff Bichnera. Co ciekawe, ta pierwsza książka była dla Twardowskiego impulsem pozytywnym, druga natomiast negatywnym. Pisał o tym następująco. Byłem wówczas w trzeciej klasie gimnazjalnej, gdy owo pierwsze zetknięcie się z jakże odmiennym od katolickiego i wręcz wrogim mi światopoglądem wywarło na mnie tak wielki wpływ. Wrażenie to jednak szybko osłabło, gdy przy uważniejszej lekturze doszło do mojej świadomości, że wywody Bichnera roją się od błędów logicznych. Założyłem sobie zeszyt, w którym wynotowałem mylne, w sensie logicznym, twierdzenia Bichnera, a ich błędność, reguł logiki, wówczas naturalnie jeszcze nie znałem, wykazywałem w ten sposób, że wybrany przez Bichnera sposób argumentacji przekładałem na odpowiedni inny, konkretny przykład, przy czym wychodziła na jaw jego niedorzeczność. Jak widać, pewną odporność na sofizmaty i pewną skłonność do analizy logicznej Twardowski miał poniekąd wrodzoną. Rozwinął jednak te umiejętności znacząco w czasie studiów filozoficznych pod kierunkiem Franza Brentana, a następnie umiejętności te przekazywał swoim uczniom. Powód trzeci. Kazimierz Twardowski był bardzo wrażliwy na słowo, a zwłaszcza na słowny wyraz idei filozoficznych. Znany jest bardzo jego programowy tekst o jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, gdzie Twardowski twierdzi, iż każdą ideę filozoficzną da się wyrazić jasno. Wykłady Twardowskiego słynęły z tego, że o najtrudniejszych zagadnieniach potrafił mówić w taki sposób, że wszyscy go rozumieli. Również swoich studentów przyuczał do jasnego wyrażania myśli. W ramach zajęć proseminaryjnych nakazywał swoim uczniom co tydzień pisać streszczenie jakiejś pracy filozoficznej, przy czym ich zadaniem było opisać daną ideę, myśl zawartą w tej pracy w sposób jaśniejszy niż zrobił to autor. Na seminarium ze studentami bardziej zaawansowanymi czytał klasyczne teksty filozoficzne krok po kroku, zdanie po zdaniu, analizując każdą ideę, każdą argumentację w nich zawartą. Powód czwarty. Twardowskiemu zależało wyjątkowo na rozwoju polskiego języka filozoficznego. To dlatego po przybyciu z Wiednia do Lwowa publikował już właściwie wyłącznie w języku polskim. Wielokrotnie też wypowiadał się na temat polskiej terminologii filozoficznej. W
wkrótce wszedł w spółkę z Władysławem Werychą, który założył w Warszawie pierwsze polskie czasopismo filozoficzne, Przegląd Filozoficzny, gdzie obok artykułów oryginalnych ukazywały się oczywiście informacje o książkach, bibliografie. Za ten dział sprawozdawczy odpowiedzialny był od początku głównie Twardowski. W 1911 roku Twardowski założył Ruch Filozoficzny. Było to czasopismo, którego zadaniem było zdawanie sprawy z bieżącego życia filozoficznego w Polsce i w ośrodkach zagranicznych. Do współpracy nad tworzeniem tego pisma Twardowski zaprosił swoich licznych uczniów. Dzięki ich mrówczej pracy mamy teraz w postaci Ruchu Filozoficznego piękną kronikę polskiej filozofii pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Kronikę, jakiej nie ma chyba żaden inny naród. Powód piąty. Kazimierz Twardowski jako wielki miłośnik książek zgromadził bardzo bogatą bibliotekę. Nie zrobił tego jednak dla siebie, ponieważ wszystkie swoje książki przekazał na potrzeby seminarium filozoficznego, które założył w Uniwersytecie Lwowskim. Był to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zakład filozofii. Tam z książek Twardowskiego, z jego bogatych zbiorów mogli korzystać jego uczniowie. A było tych książek, jak wspomina Izydora Dąbska, ostatnia asystentka Twardowskiego, około 8 tysięcy. Skądinąd seminarium Twardowskiego było między innymi dzięki temu wspaniałą kuźnią młodych talentów. Twardowski przyuczał bowiem swoich uczniów do tego, aby przede wszystkim umieli myśleć samodzielnie i samodzielnie rozwiązywać problemy filozoficzne. Losy księgozbioru Kazimierza Twardowskiego po II wojnie światowej były dość burzliwe. Ostatecznie jednak duża część tych zbiorów trafiła do połączonych bibliotek Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, które to założył zresztą Kazimierz Twardowski i pozostał aż do śmierci jego prezesem. Książki te możemy podziwiać, możemy ich dotknąć, możemy je przeczytać w czytelni tych bibliotek, w której właśnie jestem. To tutaj możemy korzystać z książek, z których uczyli się uczniowie Kazimierza Twardowskiego, które noszą pieczątkę profesor dr Kazimierz Twardowski. Są zresztą plany, aby połączone biblioteki wkrótce nosiły imię Kazimierza Twardowskiego. Na części książek i artykułów, które znajdziemy w bibliotece, są i takie, na których istnieją dedykacje dla Kazimierza Twardowskiego. Chociażby tutaj, na tekście Jana Łukasiewicza o twórczości w nauce. Jan Łukasiewicz, uczeń, pisał do Twardowskiego mistrza. Kochanemu nauczycielowi swojemu, panu profesorowi Kazimierzowi Twardowskiemu, który słowem i przykładem wskazywał mi drogę twórczości naukowej, ofiarowuje tę pracę autor. Lwów, 12 grudnia 1911 roku. I powód szósty. Twardowski przywiązywał wielką wagę do jakości pism filozoficznych. Mówi się o nim, że publikował niewiele. Nie jest to do końca zgodne z prawdą, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę inedita Twardowskiego, obecnie stopniowo wydawane i udostępniane szerszej publiczności. Jednak Twardowski sam uskarżał się na brak czasu na pisanie książek. Wspominał swojemu bratu w jednym z listów. Jest to moim marzeniem, aby nic innego nie robić, jak tylko czytać i pisać. Musi to jednak pozostać moim marzeniem, albowiem trzeba pchać dalej taczkę wykładów, ćwiczeń, posiedzeń, konferencji i egzaminów. Wprawdzie, dodawał Twardowski, wykłady i ćwiczenia sprawiają mi zawsze wielką satysfakcję, ale odczuwam stale przykrość niemałą, że zajęcia nauczycielskie i złączone z czynną profesorą obowiązki nie pozwalają mi prawie na pisanie książek. Innym motywem, dla którego Twardowski nie publikował zbyt wiele, było to, że zależało mu na prawdziwie wielkiej jakości tekstów filozoficznych. Ubolewał nad tym, że to, co produkuje się w filozofii, nie spełnia podstawowych wymogów naukowości. W swojej autobiografii pisał: jakże wielu autorów publikuje w zakresie filozofii artykuły, rozprawy, a nawet obszerne tomy, w których wprost roi się od ekwiwokacji, niezrozumiałości, przeskoków myślowych, niekonsekwencji, niejasnych wyrażeń i paralogizmów.
Autorom takim mógłbym pozazdrościć łatwości ich literackiej produkcji, gdybym nie lekceważył produktów ich pióra i nie oburzał się na ich postępowanie wysoce szkodliwe dla rozwoju ściśle logicznego myślenia filozoficznego. Z tych wszystkich powodów uważam, że Kazimierz Twardowski byłby bardzo zadowolony, że został patronem nagrody na najlepszą filozoficzną książkę roku. Więc myślę, że już jest jasne, dlaczego przyjęliśmy taką, a nie inną nazwę dla naszej nagrody. Teraz przejdziemy do takiego preludium, do sedna dzisiejszego spotkania. Mianowicie poprosimy recenzentów książek finalistów, czy autorów, raczej książek, czyli autorów recenzentów, aby odczytali wstępnie, przedstawili nam książki, które tutaj w tym konkursie do tego finału dotarły. Jako pierwszego poproszę profesora Pawła Łukowa, który w zastępstwie profesora Szubki przedstawi nam książkę Leksykon logików polskich 1900-1939, których współautorów czy redaktorów współautorów jest kilkoro. Ja ich wymienię: Andrzej Dobrowski, Magdalena Hołm-Łuczaj, Andrew Schumann, Konrad Szocik i Woleński. Panie profesorze, zapraszam. Przy okazji powiem, że decyzja o nadaniu połączonym biblioteką na Wydziale Filozofii o imienia Kazimierza Twardowskiego już zapadła. Teraz jest to tylko kwestia drobnej formalizacji. Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie, na Wydziale Filozofii pozytywnie zaopiniowała. Książka. Pod wieloma względami jest to publikacja unikalna. Zespół pod kierunkiem wybitnego nestora polskiej filozofii i znakomitego znawcy polskiej logiki profesora Jana Woleńskiego opracował leksykon obejmujący prawie 100 lat dziejów tej dyscypliny. Podane w tytule ramy czasowe często są przekraczane ze względu na konieczność integralnego potraktowania dorobku wielu myślicieli. W tomie zamieszczono ponad 140 haseł poświęconych poszczególnym osobom publikującym prace logiczne w tytułowym okresie czasowym. Aczkolwiek nie wszystkie wybrane osoby były logikami w takim ścisłym sensie, nawet w szerokim znaczeniu niektórzy by nie byli, nie można by niektórych z postaci uwzględnionych w książce uznać za sensu stricto logik. Redaktorzy piszą, że leksykon uwzględnia nie tylko logików w sensie ścisłym, ale również filozofów i matematyków, dla których logika nie była główną specjalnością, lecz którzy odnotowali jakieś logiczne dokonania publikacyjne, zasługi na polu nauczania logiki lub jej popularyzacji. Leksykon przedstawia sylwetki i dokonania logików polskich, rozpoczynających swe kariery naukowe w okresie od przełomu XIX i XX wieku do roku 1945. Uwzględniono w nim nie tylko osoby, które ściśle, jak już mówiłem, prowadziły badania logiczne, ale również takie, które na przykład językoznawcy, filologowie, socjologowie czy psychologowie zajmowały się logiką. Poszczególne hasła zostały połączone w całość i dają znakomity obraz dynamicznego rozwoju polskiej logiki w pierwszej połowie XX wieku oraz jej oddziaływania na filozofię i inne dyscypliny. Jest to z pewnością jedna z książek, która powstała w ubiegłym roku, do której będą sięgać wykładowcy filozofii i studenci, a także wszyscy zainteresowani polską logiką, filozofią, nauką i kulturą. Dziękuję. Ja dodam, że leksykon został wydany przez Copernicus Center Press, chociaż powinienem to jakoś ładniej powiedzieć po łacinie, nie po angielsku, przepraszam. Ale press mnie zwiodło. Następna książka będzie przedstawiona przez panią profesor Monikę Walczak, a będzie to książka Marka Łagosza, Ontologia Boga. I tu mamy wydawnictwo TW i WPN Universitas, również Kraków 22. Książka pana profesora Marka Łagosza, Ontologia Boga, napisana jest z ogromnym rozmachem.
podejmuje fundamentalne dla filozofii Boga zagadnienia, sposobu poznawania Boga, dowodów na jego istnienie, natury i relacji do świata. Jest imponującą odautorską syntezą tej problematyki, podejmowanej z inspiracji tradycją chrześcijańską, zwłaszcza katolicką, i jak wyczuwa się, czytając książkę, z wewnętrznej, egzystencjalnej potrzeby przemyślenia i uporządkowania sobie i innym widzenia Boga, które to tradycja oferuje. Książka składa się z czterech części. Pierwsza podejmuje kwestie epistemologiczne i metodologiczne związane z poznaniem Boga, jak miejsce problematyki Boga w filozofii, pojęcie Boga, jego niepojmowalność i absurdalność, doświadczenie religijne oraz problem Leibnica. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Część druga, poświęcona ogólnej ontologii Boga, dyskutuje problematykę istnienia i nieistnienia Boga oraz tak zwanych dowodów jego istnienia. Wybrane przymioty Boga, niematerialność, duchowość oraz te dotyczące relacji Boga do świata, między innymi transcendencję lub immanencję Boga wobec świata, wreszcie jego przymioty jak nieskończoność, niezmienność, zmienność, wolność i wszechwiedza. Część trzecia poświęcona jest tak zwanej ontoteologii chrześcijańskiej i podejmuje zagadnienia stworzenia, objawienia, wcielenia, zbawienia, odkupienia, zmartwychwstania, trójjedyności Boga i Kościoła. Część czwarta zajmuje się tym, co autor nazywa pragmatyką chrześcijańską, szukając różnych wariantów odpowiedzi na pytanie, po co nam Bóg, oraz dyskutując problemy i implikacji ontologicznych użyteczności Boga dla człowieka, zła i sensowności ludzkiego życia oraz moralności ufundowanej na teizmie. Istotny los książki stanowi uprawianie przez autora filozoficznej teologii z wykorzystaniem obok klasyków filozofii, szczególne miejsce zajmuje tu Hegel, licznych prac filozofów i teologów nieanalitycznych, zwłaszcza niemieckich. Książka stanowi istotne uzupełnienie podobnych tematycznie prac powstałych w angloamerykańskiej tradycji analitycznej i do niej się odwołujących. Konkluzje, do których dochodzi autor, są wielokrotnie zbieżne z konkluzjami teistów analitycznych. Pomimo zanurzenia w tradycji chrześcijańskiej oraz bogatych odniesień nie tylko religijnych i teologicznych, autor prezentuje hipotetyczny tryb wywodów, broniąc ich filozoficzności, rozumianej jako spekulacja i po heglowsku jako uprawomocnienie dla myślącej świadomości. Bliska mu jest jednak skądinąd intuicja, że Bóg rozumiany jako absolutny duchowy byt osobowy nie jest jedynie bytem postulowanym, lecz realnym. Książka odważnie mierzy się z wieloma problemami zasadniczymi dla filozofii Boga. Ogromnym walorem tej książki jest jej tryb problematyzujący i argumentacyjny. Autor stawia wyraźnie pytania, na które następnie szuka odpowiedzi, uczciwie, z analityczną wnikliwością badając argumentację z zasadniczymi rozwiązaniami. Artykułuje bardzo wyraźnie przyjmowane przez siebie założenia, zdając sprawę z ich dyskusyjnego charakteru. Monografia nie tylko stylem filozofowania, ale i swoim przedmiotem nawiązuje do filozofii patrona Nagrody Kazimierza Twardowskiego, co może nie być takie oczywiste. Twardowski wbrew obiegowym opiniom nie stronił, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności naukowej, od problemów klasycznej metafizyki. W 1895 roku przedstawił dowód na istnienie duszy nieśmiertelnej i Boga, a w swoich wykładach lwowskich, wydanych dopiero w roku 2022, odrzucał wszelkie formy materializmu, wskazując na liczne błędy materialistycznego i szerzej naturalistycznego obrazu świata. Monografia zasługuje na lekturę nie tylko filozofów, lecz także wszystkich zainteresowanych pogłębionym przemyśleniem egzystencjalnie zaangażowanych kwestii. Trzecim finalistą jest książka Bartosza Wójcika Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla, Uniwersytet 2022, a przybliży nam ją i coś nam powie na temat oceny, które kapituła sformułowała, profesor Leszek Kopciuch. Proszę bardzo. Książka pana Bartosza Wójcika Wojna i motłoch, sprzeczności nowoczesnej filozofii Hegla, stanowi obszerne studium z zakresu historii filozofii problemowej. Jest również rozprawą z zakresu filozofii społecznej i politycznej, łącząc obie perspektywy w efektywny i intrygujący merytorycznie sposób. Filozofia Hegla zostaje w tej książce ukazana jako narzędzie, które nie jest tylko przeszłym składnikiem historii filozofii, lecz może być stosowane do wyjaśniania i rozumienia
wyzwań i sprzeczności społeczeństw nowoczesnych. Autor szkicuje ten zamysł już na wstępie swojej książki, gdy mówi, że Hegel nie mógł sobie wyobrazić wojen światowych, komunizmu, nazizmu, turbokapitalizmu, broni jądrowej czy współczesnego kryzysu klimatycznego. Jednak sposób, w jaki opisywał rewolucję francuską, wojny napoleońskie i rodzący się kapitalizm, dostarcza nam teoretycznych narzędzi umożliwiających nam rozumienie naszego świata. Książka jest obszerna, liczy sobie prawie 800 stron. W tym kontekście pragnę podkreślić, że już we wprowadzeniu autor stosuje bardzo przemyślany zabieg, to znaczy podaje klucz do czytania tej książki, pokazując, które rozdziały dla różnych czytelników powinny być w jakiej kolejności czytane. Umożliwia to bardzo efektywny i sprawną podróż po książce. Książka obejmuje trzy części. Pierwsza nosi tytuł Rozum na wojnie. Jest poświęcona kształtuje się idealizm niemiecki. Część druga jest zatytułowana Wojna Hegla. Tutaj autor koncentruje się na opisach i analizach wojny w pismach samego Hegla, biorąc pod uwagę po pierwsze pisma sprzed publikacji Zasad filozofii prawa, pisma jenańskie, zwłaszcza rozprawę o prawie naturalnym. Znajdziemy tutaj także problemową analizę stosunku Hegla do podziwianego przez Napoleona. Część trzecia, najszersza, jest zatytułowana Polityka Hegla. I w tej właśnie części pan Bartosz Wójcik przeprowadza osadzoną na studiach okołoheglowskich analizę projektu nowoczesnego państwa, którą Hegel zawarł w Zasadach filozofii prawa. Pojawiają się zatem tutaj analizy na temat podziałów proponowanych przez współczesnych komentatorów Hegla, analizy heglowskiej kategorii rodziny, społeczeństwa obywatelskiego i państwa. Kluczowy jednakże jest rozdział trzeci, który jest poświęcony ślepej plamce w filozofii Hegla, która, jak pisze sam autor, stanowi klucz całej książki. W tej właśnie części autor wykazuje sprzeczności, antynomie, które z jednej strony są przez Hegla stosowane do opisu społeczeństwa nowoczesnego, ale jednocześnie jako takie one zostają ukazane, że oto Hegel nie potrafi ich rozwiązać. Tytuły poszczególnych części nie powinny mylić, dlatego że nie jest to książka tylko o Heglu. Jest to raczej książka o tym, co z Hegla wynika dla rozumienia naszych czasów i naszej nowoczesności. Książka znakomicie wpisuje się w ramy zarówno polskich badań historyczno-filozoficznych nad filozofią Hegla, jak i w obszar studiów z zakresu filozofii politycznej, o czym świadczą, jak sądzę, przekonujące dyskusje, jakie autor prowadzi z innymi koncepcjami czy interpretacjami wykorzystującymi stanowisko Hegla w filozofii politycznej. W swoich partiach, które dotyczą analizy motłochu, sposobu jego zachowania i roli w strukturze społeczeństwa, opisy mogą być wykorzystywane do pogłębienia naszego rozumienia współczesnej kultury masowej i człowieka masowego. Myślenie rozwijane w książce pana Bartosza Wójcika jest rzetelne. To jest element kluczowy w kontekście tego sposobu filozofowania, jaki prezentuje patron nagrody, to znaczy Kazimierz Twardowski. Bartosz Wójcik uzasadnia swoje interpretacje w różny sposób, albo odwołuje się do racji przedstawianych przez innych interpretatorów, albo odwołuje się do oryginalnych tekstów Hegla, albo buduje logiczne powiązania pomiędzy różnymi poglądami prezentowanymi przez Hegla w różnych jego tekstach. W rezultacie otrzymujemy spójną, konsekwentną propozycję, która pokazuje zarówno to, co w filozofii Hegla jest zgodne, jak i to, co jakby rozsadza spójność tego systemu. Marek Siemek napisał kiedyś artykuł Czytajmy Hegla. I choć Bartosz Wójcik stwierdza w swojej książce, że jego rozważania są również dyskusją z profesorem Markiem Siemkiem, dyskusją, której nie miał szansy przeprowadzić nigdy osobiście, to nie ulega wątpliwości, że również z książki Bartosza Wójcika można wyprowadzić zdanie Czytajmy Hegla. Przechodzimy już teraz do centralnej części dzisiejszej gali i o poprowadzenie tej części poproszę reprezentującą kapitułę nagrody profesor Agnieszkę Lekką-Kowalik. Szanowni Państwo, przed nami moment kulminacyjny. Nie było łatwo wyłonić finalistów
spośród zgłoszonych książek. Domyślacie się Państwo po przedstawionych recenzjach, że bodaj trudniej jeszcze było wyłonić zwycięzcę. Nim ogłoszę, poproszę na scenę naszych finalistów. Rozumiem, że jest profesor Szocik spośród autorów. Zapraszam na scenę. Poproszę pana Marka Łagosza tu na scenę i pana Bartosza Wójcika. Nie było łatwo. Dyskusja była długa i burzliwa, a oto uchwała kapituły. Kapituła tejże nagrody w składzie. Agnieszka Lekka-Kowalik, przewodnicząca, oraz członkowie, profesorowie Arkadiusz Rudzimski, Przemysław Gut, Leszek Kopciuch, Paweł Łuków, Dariusz Łukasiewicz, Piotr Mazur, Andrzej Szachaj, Tadeusz Szubka, Monika Walczak, Michał Zembrzuski. Na posiedzeniu 30 października 2023 roku za najlepszą książkę filozoficzną roku 2022 w głosowaniu jawnym uznała książkę Marka Łagosza Ontologia Boga. Gratuluję. Gratuluję serdecznie. Proszę Państwa, dyplom i statuetka. Oczywiście także nasi finaliści otrzymują dyplomy i upominki. Państwa, teraz proszę naszego finalistę, by powiedział kilka słów. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No zacznę może tak, że dość sporo czasu mi zajęło, zanim doszedłem do Boga w sensie filozoficznym. Ja zajmowałem się wcześniej filozofią naukową, używałem brzytwy Ockhama, materializmem się też interesowałem. W zasadzie do dzisiaj się interesuję materializmem. Ale kluczową momentem była książka przedostatnia moja, Ontologia, materializm i jego granice, która nie tylko jest pewną autorską analizą pewnych takich podstawowych zagadnień ontologicznych z zakresu filozofii pierwszej, metafizyki, jakby tego nie nazwać, ale ona ma też tezę taką, która jest przedstawiona w drugiej części tytułu, materializm i jego granice. Po prostu materializm ma swoje ograniczenia, doszedłem do takiego wniosku. Ograniczenia przede wszystkim swojej wydolności
eksplanacyjnej, no, wyjaśnianiu świata. Otóż długo mi czasu zeszło, żeby nabrać pewności, że są takie wymiary, takie aspekty, takie elementy rzeczywistości, których materializm w żaden sposób nie jest w stanie wytłumaczyć, a niektóre nawet to w ogóle podjąć nie jest w stanie. Więc z całej tej swojej miłości do materii, materia, matka, kolebka, pierwotne, jakby źródło, może nie źródło, ale na pewno ta nisza, w której żyjemy, zawsze było jakimś takim moim pierwotnym zainteresowaniem filozoficznym. No ale właśnie ta ograniczoność się ujawniła. To, co skłoniło mnie do takiego filozoficznego zajrzenia poza zasłonę materii. Co tam jest? A tam światłość w ciemności świeci po prostu. Tak jakby analizując, czy też przywołując te modne, czy aktualne współcześnie pojęcie energii, materii ciemnej, no to właśnie no, materia i ciemność i światło. No może to tak pokrótce, może niedokładnie, może nieprecyzyjnie, ale no chciałem tak Państwu jakby powiedzieć o tym, że to była pewna droga do tego wymiaru. W zasadzie ta przedostatnia książka, ona taka brama, to jest otwiera bramę do metafizyki rozumianej już nie tylko tak klasycznie czy ogólnie jako nauka, która bada byt jako taki, jego atrybuty istotne, ale po prostu jako transfizyki, jako czegoś, co dotyczy rzeczywistości domniemanej dla niektórych pewnej, dla innych strasznie ciekawej, nawet strasznie to może dobre słowo, bo to i groza i podziw, dla niektórych strasznie ciekawej właśnie tej nadzmysłowej, supranaturalnej, no tak po prostu przez materię w te rejony transfizyki. No to tyle, żeby Państwu jakby nie, no jeszcze może tu na panelu była dyskusja, ale to powiem, to uzupełnię albo od siebie no po prostu powiem, wiecie Państwo, to nie jest dobry czas dla takich książek w Akademii. Państwo wiecie, bo Państwo to o tym mówiliście, szanowni panowie profesorowie, i to nie jest dobry czas. Ja się nasłuchałem, tak, no, za długa, za drogo kosztuje, a punktów przynosi tyle, co, przepraszam za kolokwializm, kot napłakał. W zasadzie same straty. No, ale żeby nie w takiej miłej dla mnie uroczystości, nie jakby tutaj nie, negatywnych aspektów już nie podnosić w żaden sposób, to tylko powiem, że widzę tutaj rolę tak szlachetnych fundacji jak Akademikon, no właśnie rolę w przywracaniu też wagi, powagi, ważności, takiego stylu filozofowania, który dzisiaj wcale nie jest taki znowu oczywisty. Ja wiem, tu była prawdę powiedziane, że książki filozoficzne będą pisane, są pisane i na pewno nie zginą, ale dziś to nie jest dobry czas w Akademii. Może poza Akademią właśnie, może misją niektórych instytucji, organizacji. Ja tak to odczytuję, nagrodzenie tej swojej książki. Ja wiem, że Państwo będziecie nagradzać różne style filozofowania, różne formy i bardzo dobrze, bo to nie jest forma takiego rozprawy, traktatu, takiego namysłu kontemplacyjnego nad rzeczywistością, nie jest jedyną formą, choć pewno w jakiś sposób bardzo mocno właściwą filozofii. Będą inne formy, są formy krótsze, mniejsze, logiczne, metodologiczne, bardzo cenne i będziecie Państwo to nagradzać na pewno, ale właśnie dziękuję też, że zwróciliście Państwo uwagę na dzieła takie już trochę trącące myszką. No zastanówmy się, no kto by na przykład dzisiaj dał grant na temat ontologia Boga. No to jest prawie niemożliwe po prostu. No. Więc za to dziękuję fundacji i kibicuję fundacji właśnie, żeby jako tej takiej ostoi pewnego stylu filozofowania. A cóż, no tak od siebie po prostu, no proszę Państwa, no jest mi no niezmiernie miło, no niezmiernie przyjemnie stać tu przed Państwem. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w pracę, fundacji, akademikom, wszystkim Państwu recenzentom, wszystkim, którzyście jakiś kwantum pracy czy zainteresowania chociażby
włożyli. No chciałem się ukłonić jeszcze raz swoim szanownym nominowanym, znakomitym filozofom. I wszystkim Państwu się kłaniam i chciałem też no przede wszystkim pozdrowić Państwa bardzo serdecznie, wszystkich, życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego, a ponieważ jesteśmy tu w gronie takim dość specyficznym, no, filozofów bądź co bądź, ewentualnie lub miłośników filozofii, no to poza życzeniami wszystkiego dobrego życzę też Państwu wszystkiego metafizycznego. Dziękuję. Proszę Państwa, za nami moment kulminacyjny. Pan profesor wspomniał, że pewnie będziemy nagradzać inne style, a może inną tematykę. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, więc pewnie kapituła już się szykuje do kolejnych obrad, a my spodziewamy się, że za rok będzie najlepsza książka 2023 roku. Oddaję głos ponownie Arturowi. Myślę, że takie ciepłe słowa, jakie tutaj padły od profesora Łagosza, to jest to, co nas będzie motywowało, żeby kontynuować tę nagrodę i żeby szukać środków do następnych edycji. Myślę, że no pora kończyć, a na zakończenie zawsze najlepiej podziękować. W związku z tym pozwólcie, że wyrażę podziękowania dla wielu, wielu osób i instytucji. A zacznę od podziękowań dla Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS-u, całego Uniwersytetu również, za pomoc w organizacji i wsparcie w realizacji projektu oraz dla Centrum Kultury w Lublinie za współorganizację wydarzenia towarzyszącego. Tutaj mamy doktora Będkowskiego, który też udzielał się dzisiaj dla młodzieży, robiąc warsztaty. Myślę, że to będzie też tradycja następnych edycji, żeby coś obok dla młodzieży czy dla świata. Również podziękowania kierujemy do samej kapituły. Tu wymienię wszystkich, którzy w ramach kapituły musieli się napracować, bo książek trzeba było przeczytać sporo, a potem jeszcze się spotykać i dyskutować i przekonywać. Więc dziękujemy profesorowi Przemysławowi Gutowi, profesorowi Leszkowi Kopciuchowi, profesor Agnieszce Lekiej-Kowalik, profesorowi Pawłowi Łukowowi, profesorowi Piotrowi Mazurowi, profesorowi Andrzejowi Szachajowi, Tadeuszowi Szupce, profesor Monice Walczak i profesorowi Michałowi Zembrzuskiemu. Dziękujemy także samemu zwycięzcy za to, że zechciał nadesłać swoją książkę i dać nam szansę, aby ją nagrodzić, jak również pozostałym finalistom za to samo, bo gdyby nie było was, to ta nagroda no nie miałaby swojej wartości i nie miałaby swojego wkładu tak, jak chcielibyśmy, aby miała. Tutaj wymienię oczywiście Państwa, oczywiście profesora Łagosza, ale też Państwa tu obecnych, Andrzeja Dąbrowskiego, chociaż akurat chyba profesora Dąbrowskiego nie ma, pani Magdalenie Choły-Łuczaj, doktorowi Andrew Schumannowi, doktorowi Konradowi Szocikowi, profesorowi Janowi Woleńskiemu i doktorowi Bartoszowi Wójcikowi. Dziękujemy też panelistom za to, że dzisiaj no, w jakiś sposób ukrasili naszą galę i pozwolili nam jeszcze na dodatkowe jakieś miłe przeżycia intelektualne. Profesorowi Adamowi Groblerowi, jeszcze raz profesorowi Łukowowi, profesor Teresie Pękali, jeszcze raz profesor Walczak i profesorowi Zembrzuskiemu. Kierujemy także nasze podziękowania do patronów. I tutaj wymienię znowu długa lista, bądźcie cierpliwi, prezydentowi miasta Lublina, doktorowi Krzysztofowi Żukowowi, jego magnificencji rektorowi UMCS, profesorowi Radosławowi Dobrowolskiemu. No, podziękujemy magazynowi Filozofii, który jest jakby częścią Akademikonu, ale jednak no, też coś tam ze strony tej części w ramach przygotowań jest za co dziękować. Dziękujemy Radiu Lublin, Telewizji Polskiej, programowi trzeciemu oddział w Lublinie, Forum Akademickiemu, no i po kolei Instytutom Filozofii Uniwersytetów Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, UMCS-u po raz kolejny, KUL-owi, Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oczywiście mówię o Instytutach Filozofii, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Jagiellońskiego, Śląskiego,
i Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Szczególne podziękowania należą się do Państwa, którzy przybyliście tutaj w postaci publiczności i sprawiliście, że to nie było takie spotkanie duchów, tylko mogło się ucieleśnić w tym fizycznym świecie, bo jak jest dusza bez ciała, to wydaje się, chociaż tutaj już zdradzam jakieś stanowisko w ramach Mind Body, może niepotrzebnie, no ale musimy założyć, że są dwa, żeby była całość. Bez Was nie byłoby tej imprezy takiej, jaką ona mogła być i była. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia za rok.